Dzień dobry, Buzko-Zdrój. Drogie busczanki, drodzy busczanie, mili goście. Kolejne Studio Kultura z najpiękniejszej alei w Buzku-Zdroju, Alei Mickiewicza. Dziś ze mną wspaniały gość, pani Hanna Bakuła. Wielka osobowość, malarka, pisarka, zakochana w Buzku-Zdroju, ambasadorka słońca i wód. Pani Hanno, witamy słonecznie w Buzku-Zdroju. No dziś nie ma słońca, ale ja udaję, że jest. Nie, witam serdecznie i to jest najmilsze miejsce na ziemi i ma w herbie słońce, co mnie zawsze cieszyło i wzruszało. Czyli afirmacja, widzę, jak zawsze pozytywna. To jest nieprawda. Ja nie zawsze jestem pozytywna, w Busku jestem. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Jak przebiega obecny pobyt? Jak pani odbiera Busko? Jest pani bardzo regularnie, a chciałabym dopytać, jak właśnie wygląda obecny pobyt? Jak wszystkie, znaczy ja się niczym, one się niczym nie różnią, bo ja przyjeżdżam latem na 2 tygodnie, zimą na tydzień, gdzieś tak koło lutego. Zawsze chodzę na zabiegi. Zawsze piszę tu jakąś książkę lub rysuję u znajomych. Mam takich przyjaciół z pięknym ogrodem i pięknymi psami. Właściwie to jest taka rutyna. Ja tu jestem 19 raz w Busku. To w przyszłym roku będzie 20-lecie. Myślę, że jak na jedno miejsce to jest dużo, nie? To bardzo dobre tempo i fajna regularność. To myślę, że zrobimy jakiś mały jubileusz na to 20-lecie, czyli jesienne spotkanie w Buskim Centrum Kultury. No ja właśnie bym tak, bo to będzie wtedy to, gdybym przyjechała na jesieni, to będzie 40 raz. Bo 2 razy w roku. A 2 razy w roku? No tak, to 40. To 40 raz w Busku, razy 2 tygodnie. To jest 20 miesięcy, tak? To jest ponad 1,5 roku. Bo nie, 20 miesięcy to jest ponad 1,5 roku. Czyli w swoim życiu 1,5 roku spędziła pani w Busku. Tak, powinnam dostać honorowe obywatelstwo. Nie to, że mi się wpraszało, aha, ale tak. Myślę, że to byłoby słuszne. Cieszę się, że trzymamy odpowiedni poziom. Uwielbiam pani dowcip. Pani Hanno, nad czym teraz pani pracuje? Ja piszę 3 książki równolegle. Jak mi się jedna znudzi, to piszę drugą. Jedna to jest taka książka o starości, o mojej cioci Pelasi. To jest o demencji książka, ale powieść pasjonująca. Druga to jest Przygody Psadynia, to będzie książka dla dzieci i dorosłych, taka kontynuacja mojej książki Hania Bania, tylko że właśnie mówiąca o psie, bulterierze. I trzecia książka to jest Tajemnica. To jest tajemnica, ale będzie bardzo dobra. Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie zaprosić razem z autorką na spotkanie autorskie w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 19:30 do hotelu Bristol w Busku-Zdroju. Tam będziecie mogli spotkać się z panią Hanną Bakułą i jej twórczością, o osobowości i w doznaniach, wrażeniach i energii już nie wspomnę, bo to są już sprawy bezcenne. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Życzę dużo słońca, dużo dobrej energii. Niech wpływa pozytywnie na pani biopole i aurę. Życzę tylko miłych chwili, miłych spotkań w Busku-Zdroju i zapraszamy serdecznie na spotkania autorskie, a w kolejnych wejściach będę przedstawiać wspaniałe osobowości, które przybywają do Buska-Zdroju i mieszkają w Busku-Zdroju. Dla Telewizji Ponidzie, portalu busko.com.pl, Karolina Kępczyk, Buskie Samorządowe Centrum Kultury. Pozdrawiamy słonecznie.